dobry, witam wszystkich serdecznie w pamiątkę reformacji i dzielę się hasłem dzisiejszego dnia, które jest zaczerpnięte z listu Pawła do Rzymian z trzeciego rozdziału, zapisane w wierszach 23 i 24. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Moi drodzy, jak często przyznajecie się do swojej bezradności, do tego, że czegoś nie potraficie, że nie jesteście w stanie zareagować, zadziałać, że wasze kompetencje, zdolności, talenty, brak czasu nie pozwalają na to, żeby zrobić coś dobrego. Po prostu wobec pewnych wydarzeń stajecie bezradni. Mi się to zdarza dość często. Mam córkę, licealistkę i moja córka przychodzi do mnie na przykład wczoraj, mówi: tato, mam do zrobienia zadanie domowe z biologii, pomożesz mi? No i tutaj muszę przyznać się do swojego braku kompetencji, ponieważ biologię zakończyłem na etapie szkoły podstawowej, jeśli chodzi o naukę. Później w szkole średniej już biologii nie miałem. Albo kiedy zepsuje mi się samochód. Gdzieś kiedyś tak się złożyło, że ukończyłem technikum samochodowe i nawet mogę posługiwać się tytułem mechanika samochodowego, ale gdy tylko coś dzieje się z moim samochodem, to moja reakcja jest taka, że wyciągam telefon, wybieram znajomy numer, biorę telefon do ucha i mówię: panie Bartoszu, coś z samochodem mi się dzieje, kiedy mógłbym podjechać? I całe moje naprawianie sprowadza się do tego, że zawożę samochód do mechanika, bo jestem bezradny, bo choć zdobyłem wykształcenie, to nigdy w tym zawodzie nie pracowałem. Są też oczywiście o wiele poważniejsze historie, kiedy stajemy z naszą bezradnością wobec choroby, kiedy stajemy z naszą bezradnością wobec śmierci, ale też z naszą bezradnością stajemy względem naszej grzeszności, że choć tak bardzo chcielibyśmy być Bogu posłuszni, znamy przykazania, znamy zakon, to jednak nie jesteśmy w stanie sprostać Jego standardom. Znamy tak samo Ewangelię, czytamy ją, czy czytaliśmy ją niejednokrotnie, ale tak samo z tą miłością względem Boga, względem bliźniego i względem siebie samego przychodzi nam to niezwykle trudno. Też jesteśmy wobec miłości, którą powinniśmy okazywać, niejednokrotnie bezradni. Od bezradności wychodzi też cała reformacyjna rzeczywistość, bezradności wobec grzechu, niemoc w pokonaniu pokusy. Wszyscy zgrzeszyli, brak im chwały Bożej, pisze apostoł Paweł. No tak, od Adama i Ewy podlegamy grzechowi pierworodnemu i nie jesteśmy w stanie się wydobyć z tego nieszczęścia. Jesteśmy wobec niego bezradni. I to jest właśnie ten punkt wyjścia myśli wielu reformatorów, między innymi Marcina Lutra. Bezradność wobec grzechu, niemożność zbliżenia się do Boga, wszelka zasługa zbawienia tutaj zostaje wykluczona. Tej perspektywy po prostu nie ma. I dlatego Paweł pisze: są usprawiedliwieni darmo, z łaski Jego, przez odkupienie w Jezusie Chrystusie. Tak jak myśl reformacyjna wychodzi od bezradności względem naszej grzesznej kondycji, tak samo skłania się ku drugiemu biegunowi, jakim jest łaska Chrystusa, Jego miłość, krzyż, z którego płynie do nas zbawienie, Jezus Chrystus, dzięki któremu to zbawienie nas obejmuje, dotyka, staje się naszą rzeczywistością i pokonuje twoją i moją bezradność, już nie wobec zadania z biologii, nie wobec naprawy zepsutego samochodu, ale wobec tak poważnej rzeczywistości, jaką jest nasza grzeszność. Jezus w krzyżu tę bezradność naszą, twoją i moją, na siebie zabiera. I to jest oczywiście optymistyczny wydźwięk z drugiej strony pamiątki reformacji i tego, co ze sobą teologia reformacyjna oczywiście niesie. Nie ma reformacji bez źródła, z którego czerpiemy wiedzę o tym wszystkim, a tym źródłem jest Pismo Święte i w szczególności skarb Ewangelii, jak sam reformator pisał. Dlatego reformacja to także zagłębienie się w lekturze Biblii, w lekturze Pisma, po to, żeby to Pismo zmieniało nasze życie, żebyśmy przez nie lepiej poznawali Pana Boga, by w konsekwencji z radością wyznawać naszą grzeszność i wyznawać Jego łaskę i Jego miłość. I właśnie tego zanurzenia się w Bożym Słowie, które doprowadza nas do wiary, które uświadamia nam naszą bezradność, ale mówi też przede wszystkim o ratunku, który jest w Chrystusowej Bożej
łasce. Tego, tej świadomości Wam i sobie na Dzień Reformacji z całego serca gorąco życzę i życzę takiego dobrego, pozytywnego, radosnego i uśmiechniętego obchodzenia dzisiejszej pamiątki. Zostańcie z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.